Szczęść Boże, moi kochani. Kolejne nasze spotkanie, dzisiaj słowo z Ewangelii Świętego Jana. Jezus mi odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Żydzi prześladowali Pana Jezusa, ponieważ znowu uzdrowił w szabat, a Pan Jezus ukierunkowuje ich, a przez to i nasze myślenie, moi drodzy, na tą niesamowitą, niepowtarzalną, bardzo intymną swoją relację z Ojcem. Pan Jezus mówi wyraźnie, że nic nie uczyni, nic nie powie poza tym, co zobaczy u Ojca, usłyszy od Ojca i co jest tak ściśle z Nim zjednoczony, że kiedy my wzywamy imienia Jezus, to jednocześnie wzywamy imienia Boga Ojca i Ducha Świętego. Kiedy wzywamy imię Boga Ojca, to tak samo wzywamy jednocześnie Syna Bożego, Ducha Świętego. Kiedy przyzywamy Ducha Świętego, myślimy o Ojcu i Synu. To jest ta jedność Trójcy Przenajświętszej. Bóg podkreśla tę niesamowitą jedność, której wyrazem potem będzie, kochani, ogrójec. Kiedy Jezus woła do Ojca i Ojciec Go nie opuszcza, i Ojciec Go wspomaga, i Ojciec dodaje Mu siły na wykonanie tego planu, do którego został Jezus, Syn Boży, zaproszony. My drodzy, potrzeba nam takiej niesamowitej, intymnej relacji z Bogiem. Czy ty i ja mamy już taką relację z Bogiem? Czy Wielki Post, którego już półmetek minęliśmy, pomaga? Pomógł tobie do tej pory naprawdę nawiązać taką intymną relację z Bogiem? Dobrego dnia z Panem Bogiem.